Szanowni Państwo, Anna Witenczak, ja jestem instruktorką Uczta Warszawa Mokotów, ale siedzę tutaj w podwójnej roli, jestem również dziennikarką i dlatego Komenda Rajdu Arsenał, w ramach którego ten panel się odbywa, poprosiła mnie o prowadzenie tego wydarzenia. Są też z nami paneliści, którzy pomogą nam dzisiaj zastanowić się nad tematem kina historycznego. Jest Kasia Grynienko, Katarzyna Grynienko, dziennikarka, filmoznawczyni związana z inicjatywą Film New Europe. Jest dr Anna Gutowska, literaturoznawczyni, wykładowca akademicka, której główne zainteresowania badawcze to storytelling i gender studies. Była instruktorka KUFCA ZHP Warszawa Mokotów i reżyser Robert Gliński. Były rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi i autor filmów Cześć Tereska, Homo.pl, Świnki, no i ostatnio Kamieni na szanych. Bardzo serdecznie witam Państwa. Drodzy Państwo, szanowni instruktorzy, którzy przyjechaliście na rajd Arsenał. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, tutaj dwie boczne nawy są obsadzone harcerzami żywo zainteresowanymi historią i to między innymi dla nich ten drugi panel przygotowaliśmy. Chcieliby po tym fantastycznym wstępie, po tym fantastycznym, przepraszam, pierwszej części spotkania, pierwszym panelu z wieloma nowościami i z wieloma ważnymi kontekstami książki Kamieni na szaniec, chcielibyśmy przenieść się w świat filmu i w tym panelu porozmawiać o wyzwaniach kina historycznego w ogóle. Nie tylko Kamieni na szaniec, ale filmów historycznych w Polsce kilka ostatnio powstało. I tak sobie pomyśleliśmy, przygotowując ten panel, tę konferencję, że warto byłoby się też nad tym zastanowić. Kino historyczne stawia przed nami bardzo wiele wyzwań. Jedno to jest na pewno kwestia tego, jak prawdę historyczną zachować. Drugie, jak prawdę historyczną w film ująć. Ale ja chciałabym zacząć od tego, po co w ogóle po to kino historyczne sięgać. Zastanawiam mnie na przykład, jak je robić. Czy warto po to kino historyczne sięgać dlatego, żeby wyciągać z niego nowe interpretacje, czy warto po nie sięgać, żeby z historią zaznajamiać? No właśnie, panie Robercie. Bo Kamienie to nie jest pański pierwszy film historyczny. Nie, więc ja bym to pytanie rozszerzył, po co w ogóle robić kino? Po co w ogóle robić film? Koncepcji jest dużo. Ja uważam, że filmy trzeba robić po to, żeby poruszyć pewne emocje. Film nie jest narzędziem kształcenia i tak samo nie jest narzędziem uczenia historii. Film nigdy nie zastąpi podręcznika, książki historycznej, eseju czy materiałów archiwalnych. Na dodatek, jak Państwo doskonale się orientują, nie ma obiektywnej historii. Każda książka historyczna pisana przez zawodowych historyków inaczej przedstawia historię. Jeśli czytamy tę książkę, widzimy te same wydarzenia historyczne pokazane w zupełnie innej perspektywie. Już nie będę komentował obecnych książek o powstaniu warszawskim, natomiast one diametralnie różnie pokazują powstanie warszawskie. I oczywiście możemy powiedzieć, to jest prawda, to nie jest nieprawda, a moim zdaniem jest wszędzie trochę prawdy. Ale wszystko zależy od pewnej interpretacji. No, czyli z historią jest trochę tak, jak mówił ksiądz Tischner, jest prawda, też prawda i główna prawda. Więc czyli gdzieś pośrodku ta prawda istnieje. Natomiast jedna obiektywna prawda, w którą wierzymy, to ta prawda się zamienia w mit. I w historia, która jest jedna i nie ma żadnych aspektów dodatkowych, jakichś propozycji, kąt spojrzeń, to jest już mit i to jest ujęcie mityczne wtedy. Historia w ujęciu mitycznym. Ja to tak mniej więcej nie wiem. I teraz pytanie jest, jak robić film historyczny, to znaczy film, który
nie jest de facto filmem historycznym, bo film fabularny, który opowiada o jakichś wydarzeniach historycznych, nie ma nigdy żadnej aspiracji, żeby opowiedzieć jakąś prawdę o tej historii. Natomiast szuka pewnej ludzkiej prawdy o tej historii. I dla mnie film historyczny to jest film, który opowiada o jakichś emocjach ludzi, którzy byli zanurzeni w wydarzenie historyczne. Historia Polski jest fantastyczna dla filmu, ponieważ jest to historia pełna zakrętów, pełna nieprawdopodobnych dramatów, konfliktów i problemów. I teraz bohater w takim filmie staje przed wyborami. Cała szkoła polska pokazywała bohatera, który staje przed różnymi wyborami. I myślę, że to jest właśnie zadanie dla filmu w ogóle, to znaczy opowiadanie o ludziach i o emocjach ludzkich, a w przypadku filmu historycznego to jest opowiadanie o ludziach, którzy przeżywają jakieś emocje oraz trudne wybory bardzo często, bo są postawieni przez historię w jakimś bardzo trudnym momencie, w bardzo trudnym punkcie zakrętów naszych losów i tak dalej, i tak dalej. Więc i tak ja widzę historię w filmie, powtarzam, mówię o filmie fabularnym. Co innego jest film dokumentalny, który już musi korzystać z archiwów, materiałów archiwalnych i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego uważam, że film historyczny to jest fabularny, to jest przede wszystkim opowieść o emocjach człowieka. Ania? Gdybym mogła powiedzieć kilka słów, ponieważ przypadek Kamieni na Szaniec wydaje się tutaj ciekawy, dlatego że pana film jest jednocześnie adaptacją lektury szkolnej, ale z drugiej strony opowiada też o prawdziwych wydarzeniach, które były przyczyną napisania tej książki. Więc ciekawe wydaje mi się to, jak pan starał się wyważyć to, żeby, no cóż, zekranizować tekst, który na pewno jest bardzo ważny dla wielu osób na sali, a z drugiej strony słusznie się pan odwołał wcześniej do Haydena White'a, mówiąc o tym, że historia zawsze jest pewną narracją i każdy historyk przedstawia ją inaczej. Więc jednocześnie musiał pan także przedstawić no, proces historyczny, opierając się na innych źródłach poza książką, prawda? Co to odpowiedzieć? Nie, no jeśli już wrócimy, bo myślałem, że zatrzymamy się na pewnym stopniu wolności, ale widzę, że jednak to z tego, tutaj się uda, że jednak zatrzymamy się na... Bo są przecież inne filmy też, no, Jack Strong teraz powstał film historyczny, no bo rzuciłem Szkoła Polska, więc no ale dobrze. No bo tak trochę unikałem. Dobrze, Kamienie na Szaniec. Dla mnie Kamienie na Szaniec były bardzo dużym wyzwaniem. Powiem tak z punktu widzenia reżysera. Przede wszystkim dlatego, że wszyscy znają treść Kamieni na Szaniec. I teraz jak zrobić film, który będzie oglądany, a wszyscy wiedzą, jaka to będzie historia. To był pierwszy problem. Jeśli wiemy, co się w filmie wydarzy, jeśli wiemy, jacy są bohaterowie, jeśli wiemy, jaki jest koniec, no to jak to opowiedzieć, żeby to było pasjonujące, żeby nikt nie wyszedł w połowie projekcji. No. Więc to był pierwszy problem do rozwiązania, jak przedstawić fragmenty historii z Kamieni na Szaniec w sposób pasjonujący, emocjonalny, z napięciem. Druga sprawa, dla mnie Kamienie na Szaniec są pewnego rodzaju powieścią napisaną na podstawie wydarzeń autentycznych, ale jest to już pewne ujęcie literackie, które przedstawia wydarzenia. Te wydarzenia są interpretowane w celach krzepienia serc, bo taka była ich rola i po to zostały napisane w czasie okupacji. No teraz już nie mamy okupacji, teraz nie musimy krzepić serc. I Kamienie na Szaniec, mówię o powieści, są bardzo niefilmowe. Tam jest tylko kilka scen dialogowych. Są raczej sceny opisowe. Poza tym jest to historia, która ma bardzo wiele wątków, bardzo wiele postaci, bardzo wiele wydarzeń. Nie sposób tego
wszystkiego umieścić w filmie, który no, musi mieć poniżej 2 godzin. Ten materiał, który jest w powieści, to jest film 20-30 godzinny i poza tym film, który ma rozłazić się na boki. Jest szalenie taki pełen hybryd łazi po różnych meandrach, wydarzeń, postaci. Z tego można by zrobić serię. Natomiast film, który ma być filmem fabularnym, który ma iść do kina, musi być no, bardzo syntetyczny, zwarty i musi mieć płynną narrację. I teraz no, koncepcja adaptacji, jak Państwo wiedzą, dosyć była radykalna, ale takie są wymogi ekranu. No tak, gdyby ktoś powiedział, że chce z kamieni na szalic namalować obraz, no to też musi dokonać pewnej adaptacji, bo płótno, na którym maluje obraz, też wymaga no, pewnych zabiegów. Więc to był pewien problem. Drugi problem, który leży i z którym musieliśmy się zmierzyć, to są no, wydarzenia prawdziwe. Wydarzenia, które których nie ma w Kamieniach na Szaniec, a które stoją za tymi wydarzeniami, które są opisane w powieści. No i był problem, no ile pokazać z tego, co jest w Kamieniach na Szaniec, ile pokazać z tego, co być może się wydarzyło. To był pewien, czyli mówię tu o materiałach archiwalnych, o jakichś relacjach, o wspomnieniach, o opisach i tak dalej. Dosyć dużo tego udało nam się zebrać i no i trochę z tych materiałów żeśmy korzystali. Także, ale podstawowa sprawa to były prawa ekranu. No ekran, który rządzi się pewnymi prawami narracji, dramaturgii i to wszystko trzeba było w tym filmie zrobić. A wyszło to, co wyszło, już nie będę mówił więcej. Szybko weszliśmy w Kamienie na Szaniec. Ja chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać o filmie historycznym w ogóle. I Kasia, dobrze, że mamy tutaj Ciebie, więc ja bym chciała się dowiedzieć, jak film historyczny robi się w Polsce, a jak na to patrzą i inni mieszkańcy naszego regionu, którym Ty zawodowo się zajmujesz, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, ale też jak patrzą na to być może takie wielkie potęgi filmowe jak Amerykanie, czy może Hindusi. Znaczy, ja właśnie chciałabym trochę wrócić na ten poziom ogólny. Przede wszystkim wydaje mi się, że mocno mi trafione jest poszukiwanie uniwersalnej odpowiedzi na temat tego, jak zrobić film historyczny. W wypadku Kamieni na Szaniec jest to już, tak jak zauważyła tutaj koleżanka, no podwójna trudność, ponieważ mamy lekturę, mamy prawdę historyczną, co do której można zrobić bardzo szeroką dokumentację. Tutaj pan myślę sobie, mówi o tym, że też taką pracę wykona. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o kino historyczne, zwłaszcza kino narodowe, jest to bardzo trudna materia do takiej homogenicznej, powiedzmy, oceny, ponieważ każdy kraj, tutaj oczywiście to jest trudne, każdy kraj posiada inną historię, każdy kraj inny akcent będzie uważał za konstytuujący jednostkę w filmie, tak? To znaczy nie da się porównać polskiego kina historycznego do jakiegokolwiek innego kina historycznego narodowego. To znaczy Czesi z taką no, charakterystyczną dla siebie z ironią opowiadają o swojej historii. Tam bardzo niewiele znajdziemy filmów w kinie czeskim, które w jakiś sposób mitologizują bohatera. Z kolei jeśli chodzi o Węgry, tutaj są pewne podobieństwa i tam, ponieważ są też pewne podobne sytuacje, jeśli chodzi np. o postawy młodych ludzi, często można trafić na scenariusz, który jest podobny do wydarzeń w np. Kamieniach na Szaniec. Więc z kinem historycznym to jest podstawowy problem, który oczywiście jest dosyć ogólny i tutaj nie sądzę, żebym powiedziała coś, na co nikt nie wpadł. Natomiast druga sprawa, która wydaje mi się jest wyjątkowo istotna przy rozmowie o Kamieniach na Szaniec, to jest sprawa o kinie gatunkowym. To znaczy nigdy nie ma sytuacji, w której robimy film historyczny, kropka. To jest zawsze film, który jest realizowany w ramach pewnego gatunku, tak? I tutaj mówimy o Jacku Strongu z Trajanem Szpiegowskim, który na przykład, jeśli chodzi o bohatera, jest bardzo jednoznaczny, tak? To znaczy tam Wacław Sikorski bardzo subiektywnie ocenia bohatera, mało zostawia miejsca w ogóle na refleksję,
Oczywiście no, to moja... Jack Strong, tak, jeśli tak. Państwo nie widzieli filmu, jest, czyli pułkownik Kukliński jest tam pokazany jako super heros, który tak, człowiek, ratuje który świat przed wojną. Tak. Więc mamy ten przykład swoją drogą bardzo sprawnie zrealizowanego Thrillera szpiegowskiego. Tak? To jest no, bardzo sprawne, zrobione w taki sposób, który na pewno widzowie przyniesie dużą satysfakcję, natomiast oczywiście podniosły się już głosy na temat tego, że jest to prawda historyczna jest tutaj mocno naciągnięta. Tak, mamy film Wałęsa, w którym Andrzej Weda zdecydował się na formę bardzo kameralną, w której właściwie podgląda bohatera w sytuacjach bardzo intymnych. To jest zdecydowanie taki no, klasyczny dramat obyczajowy, fragmentarycznie potraktowana narracja. Dlatego moim zdaniem no, w ten sposób recepta na kino historyczne taka jednolita jest niemożliwa. A jeśli chodzi o dyskusję z autorskim wyborem reżysera, który tak jak stwierdził, no, chciał pokazać emocje, chciał pokazać to, co sam on odnalazł w tej historii, no to wtedy przy każdym filmie odbędzie się oddzielna taka dyskusja po prostu. I wydaje mi się, że warto sobie rozmawiać i ja uważam, że akurat ten film zdecydowanie zainspiruje młodzież do tego, żeby zainteresować się w ogóle szerzej tą historią i kontekstem. Natomiast oczywiście, moim zdaniem posiada również niedociągnięcia warsztatowe, ale to już jest zupełnie inna rozmowa. A powiedzcie mi, z jakimi oczekiwaniami młody widz szedł do kina na ten film? Z jakimi oczekiwaniami, jakie oczekiwania ma ktoś, kto idzie na film historyczny? Może Kasia tutaj dalej z tym korzystam. Jest ciężko mówić o oczekiwaniach następnego widza, bo już jakiś czas tam pomysł trafił. Natomiast... Mam nadzieję, że się uda zapytać tutaj. No właśnie, wydaje mi się, że też warto jest porozmawiać z młodymi widzami. Natomiast musimy też zdać sobie sprawę z tego, że wrażliwość widza zmienia się. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zdecydowanie, żyjemy w sferze audiowizualnej, tak? To znaczy, to jest świetne, że tutaj słyszałam, że właśnie nowe wydanie Kamienia Szenic jest już bestsellerem, tak? Że świetne jest to, że ludzie sięgają po książki, natomiast fakt jest faktem, że młodzież jest przyzwyczajona do obrazu, młodzież jest przyzwyczajona do przekazu wizualnego. I w ten sposób no, możemy sobie wyobrazić, że jego oczekiwania są w pewnym sensie no, poszukują ilustracji, tak? Poszukują... Kamienie na szalnie obejrzało 500 000 widzów z tego, tak. Z tego co czytałam. I też no, tutaj ważna jest informacja, że są duża część tego box office'u została poniesiona przez wycieczki szkolne i właśnie to, że wysyła się młodzież na ten film, co ja tutaj uważam, że to było w jakikolwiek sposób negatywne. Natomiast no, mówię, jest to pewne poszukiwanie ilustracji, jest też to pewne poszukiwanie bohatera, z którym młody widz mógłby się utożsamić, tak? I jest to... Wydaje mi się, jeśli chodzi o wrażliwość współczesnego widza, niezwykle trudne obecnie, żeby dotrzeć do tego pokolenia i stworzyć takie postacie, które będą w jakiś sposób im bliskie. To w takich próbach można popełnić błędy, tak? Bo jest to no, bardzo grząska materia. Wydaje mi się, że przed wielkim wyzwaniem, już takim ataku medialnego stoi Krystian Komasa, który będzie miał premierę swojego filmu i który spotka się pewnie z podobnymi zastrzeżeniami czy też atakami, jak i pana Mińskiego. Natomiast inna sprawa jest taka, że ja czytałam sporo komentarzy młodzieży i ten mi się bardzo podoba. Oni się rzeczywiście identyfikują z tymi bohaterami. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jeżeli jest atak, że jest to nieadekwatne historycznie, czy też tak właśnie nie było i ludzie, którzy to pamiętają, mają z tym problem, a z drugiej strony widz zakochuje się w bohaterach. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie dotyczące tego, co w kinie historycznym ważne. To znaczy, jaki powinien być taki bohater? To znaczy, czy to powinna być postać spiżowa, postać bez rysy, z którą można się identyfikować jednolicie, bezdyskusyjnie. No, powiedziałaś, że Pasikowski stworzył tak pułkownika Kuklińskiego. No, jeśli ktoś, kto idzie do kina bez wiedzy historycznej na ten temat, może śmiało powiedzieć wspaniały bohater. No właśnie, więc, a z drugiej strony mamy cały szereg bohaterów, którzy są niedoskonali, na których charakterach pojawiają się rysy. Rozmawiałam jakiś czas temu z Janem Komasą właśnie o tym, jaki on ma pomysł na swoje miasto 44 i też będzie Komasa grał tam swoim bohaterem, też nie chcę go pokazać jako jego bohaterem będzie powstaniec. Też powiedział, że nie chce, żeby to była postać pomnikowa, spiżowa właśnie, postać absolutnie jednoznaczna. No i pytanie o tego bohatera. To
Może jeszcze to zauważyłam, że tutaj to jest takie stwierdzenie dosyć kolokwialne, ale w moim pojęciu, zwłaszcza w kontekście kina, które jest oparte na prawdziwych wydarzeniach, sztuka to nie jest hamburger. To jest zdecydowanie sztuka filmowa. To znaczy wszelkiego rodzaju treść tego typu, taki film, taka historia wymaga od widza pewnych poszukiwań. Moim zdaniem to jest bardzo pozytywne, że on będzie dalej szukał po tym filmie. Tak, jeżeli to jest pierwszy obraz, który się zachnie, to wydaje mi się, że wszelkiego rodzaju widz, który będzie chciał dowiedzieć się więcej, który zostanie poruszony tym obrazem, będzie szukał dalej. Tak? I nie można oczekiwać od dzieła filmowego, żeby było jedynym tekstem kultury, z jakim zetknie się widz na temat danego epizodu w historii. To jest po prostu, wydaje mi się, że to w ogóle kwestia tego, jak funkcjonuje człowiek w kulturze wizualnej, niemożliwe, ale po prostu nie można oczekiwać tego dzieła filmowego, bo to by było, no to by moim zdaniem skutkowało tym, że po prostu filmowcy będą kręcić podręczniki wizualne, tak? To, tak nie może być. No. Wracam, jaki powinien być bohater? Ponieważ Ania? No, nie powiem kilka słów na temat tego, jaki powinien być bohater. Myślę, że jeśli zadajesz pytanie o filmy, które przedstawiają bohaterów w sposób ubrązowiony i potem o odbrązowianie ich, no to ważne jest to, że można odbrązawiać dopiero coś, co najpierw jest ubrązowione. Że dopiero po latach, kiedy pojawiają się filmy, no takie bardzo klasyczne, przedstawiające historie wojenne, powiedzmy, jeśli trochę zawęzimy to pytanie i mówimy tylko o kinie wojennym, a nie o kinie historycznym. Jeśli mamy filmy, które pokazują te historie w taki klasyczny sposób, wtedy pojawia się głód odbrązowienia, prawda? Wtedy pojawia się głód nakręcenia Benchartów wojny, Tarantino. Natomiast z powodów historycznych przez wiele lat w Polsce nie było kręcane takie wojenne kino środka. I dlatego te filmy, które pojawiają się w ciągu ostatnich kilku lat, no pewnie też z powodów rocznicowych, takie jak Tajemnica Westerplatte na przykład, z reguły, no cóż, spotykają się z bardzo ostrą krytyką z powodu wizji swoich twórców, z powodu tego, że twórcy od razu chcieliby włożyć kij w mrowisko. Na pewno to samo spotka Miasto 44, które no, nie widziane, nie było jeszcze przez nikogo widziane, a prawdopodobnie już pojawiają się takie głosy, że będzie to obraza powstańców. Pojawiały tak, się zanim scenariusz powstał. No więc można się tego spodziewać. Na pewno przykre jest to, że w Polsce nie ma na tematy wojenne kina środka, powiedzmy. I no, może byłby to odpowiedni moment, żeby takie kino się teraz pojawiło. Wcześniej no, z powodów, powiedzmy, ideologicznych nie było możliwe opowiedzenie wielu historii, a później po prostu nie było na nie pieniędzy, ponieważ filmy kostiumowe, filmy historyczne są naprawdę bardzo drogie w realizacji. Dlatego prościej jest twórcom po prostu pozyskać fundusze, no, jeśli w ogóle robimy pozyskiwanie fundusze na filmy obyczajowe i współczesne. Na pewno ciekawy jest taki bohater, który ma wątpliwości, który się załamuje, który z tych trudnych momentów wychodzi, albo nie wychodzi. Czyli w filmie fabularnym bohater powinien się zmienić, szukać swojej drogi. I bohater, który jest cały czas taki sam, nie jest dramaturgiczny, to znaczy nie niesie dramaturgii, w związku z tym film jest płaski. I no, jeśli spojrzymy na bohaterów filmów różnych, tych, które tutaj tytuły badały, to ten zawsze bohater, dobry bohater ma, staje przed jakimś trudnym wyborem, coś wybiera, potem wpada w jakiś konflikt, ma z tego powodu rozterki moralne, próbuje z tego jakoś wyjść, nie zawsze mu to wychodzi. I taki bohater jest interesujący i taki bohater ma pewien magnes, który przyciąga uwagę widza. Bohater, który jest taki sam cały czas i się nie zmienia, jest pewnego rodzaju bohater konstans, bohater pomnik, jest bohaterem, który po dwóch, trzech scenach po prostu nie przyciąga uwagi, nie nudzi się i takiego filmu się nie ogląda. Więc, a myślę, że właśnie historia jest czymś wspaniałym, bo historia trwa w czasie, historia się zmienia. Jeśli prześledzimy, bo zatrzymaliśmy się w okresie okupacji, to było 6 lat okupacji. Każdy rok był inny.
Zupełnie inne były nastroje na początku okupacji, inne były w środku, a inne to pod koniec. Inne były przed wybuchem powstania, inne były po wybuchu powstania. I dlatego ci ludzie się zmieniali. Tutaj już mówię o harcerze Szary Szereg. Więc zupełnie inni byli przed wojną i zupełnie inni byli na początku okupacji, inni byli w środku, jak powstawały grupy szturmowe, a zupełnie inni byli tuż przed wybuchem powstania. A zupełnie byli inni, no bo to już było takie apogeum jakby całej tej opowieści, czyli w czasie powstania. Więc myślę, że to jest właśnie fascynujące w tych opowieściach historycznych, że one się rozwijają, że one pokazują różne postacie w różnych momentach, które zajmują różne postawy wobec różnych spraw i problemów. A jakiego bohatera potrzebuje teraz polskie kino? Dania, powiedziałaś o tym, że nie mamy tego historycznego kina środka. No więc pytanie, czy bardziej potrzebujemy teraz we współczesnej kulturze, czy nastolatki, moi starsi harcerze, potrzebują teraz bardziej własnego polskiego Braveheart'a, czy potrzebują bohaterów z wątpliwościami, którzy... no właśnie, potrzebują bohaterów z wątpliwościami. Po pierwsze, no oczywiście film zasadza się na konflikcie i konfrontacji. To prawda, że bohater filmu musi się zmieniać, ale to musi być podróż, tak się to często określa w krytyce filmowej, prawda? Podróż z punktu A do punktu B. Bohater nie może być inny w każdej scenie filmu. Bohater powinien się zmieniać w sposób, który jest zrozumiały dla widzów i powinien dochodzić pod koniec filmu, no do jakiegoś momentu. Dlatego trudno nam jest... Jeśli mówimy o tym, jacy powinni być bohaterowie, trudno jest na pewno zaakceptować bohaterów, którzy starają się być no, wszystkim dla wszystkich, prawda? Którzy starają się, którzy w jednej scenie mają wątpliwości, w innej scenie okazują się ludźmi akcji, a w jeszcze innej scenie no, widzimy w jakimś środowisku domowym, powiedzmy. Dlatego, no cóż, ważne są na pewno dobrze napisane historie. Mnie osobiście interesowałyby filmy z ciekawymi postaciami kobiecymi. Na pewno narracja powstańcza i narracja wojenna jest bardzo skoncentrowana na mężczyznach. Nie chodzi mi tutaj o dopisanie postaci kobiecych do kamieni na szaniec, ale no, na pewno jest to wątek, który wydawałby się ciekawy, jeśli mówimy o filmach wojennych. Tutaj jest tak, że myśmy z panem reżyserem już odbyli jedną rozmowę dotyczącą filmu i tak jak cały obraz mnie się bardzo dobrze oglądało, tak jednym zgrzytem były właśnie te kobiety, które pan tam pokazał jako takie rozedrgane panienki. No właśnie, to skąd był ten wybór bohaterki kobiety? Bo ja tam nie znalazłam naprawdę nikogo, z kim mogłabym się zidentyfikować jako Mickę. Nie, to prawda, że one są maźnięte tak dosyć lekko, ale proszę zauważyć, że one mają po 2-3 sceny tylko w filmie, więc tutaj nie można było w ich głowę. No. Więc dlatego one no, są dosyć wyraziste. No, muszą być wyraziste, żebyśmy zapamiętali, że w ogóle w tych scenach były. Natomiast być może to jest rzeczywiście taka barwa jednorodna. To jest jeden kolor, to fakt. No. Gdyby te postacie były bardziej rozwinięte, to myślę, że należałoby wtedy dodać jeszcze inne barwy do tego i rzeczywiście te postacie powinny być wtedy bardziej zróżnicowane. Kobietom należy się od pana po prostu jeszcze jeden film, zdaje się. Wracam do głównego wątku i głównego pytania właśnie o tego bohatera, bo na to dalej odpowiedź tutaj od państwa nie padła. Jaki powinien być? No bo, pan tłumaczył mi ostatnio w rozmowie, że pan próbował bohaterów pokazać z tej ludzkiej strony. To samo mówił mi Jan Komasa, kiedy mówił o bohaterach swojego miasta 44.
No ale z drugiej strony, i obaj panowie zwróciliście uwagę, że polskie kino, czy polski widz nie zaakceptuje bohatera, który jest jednoznacznie wspaniały, tylko mnichowy, że dziś to jest nie do wybaczenia. To ja mam pytanie, dlaczego na przykład Amerykanie to akceptują, bo ich bohaterowie są zwykle, a przynajmniej w tym głównym nurcie kina, które do nas dociera, są zwykle fantastyczni, zbliżowi, jednoznaczni. I to nie mówię już o wielkich filmach wojennych, ale no, przypominam sobie takiego obywatela Milka, który też był jednoznacznie wspaniałym bohaterem. Ja akurat też przypadkowo jestem amerykanistką, także kino amerykańskie jest mi bliskie też. Wydaje mi się, że nie ma sensu generalizować, jeśli chodzi o charakter bohaterów filmów amerykańskich, bo tam też zdarzają się bardzo dobre filmy. I z postaciami, które są złożone. Natomiast wydaje mi się, że to, czego nie ma w ogóle na rynku zachodnim i też właśnie na rynku amerykańskim, a co pojawia się na rynku polskim, to jest takie przeświadczenie, że film na temat pewnego epizodu w historii będzie jedynym filmem zrealizowanym, dlatego powinien być od razu strzałem w dziesiątkę. To znaczy, za każdym razem oczekiwania wobec obrazu na temat danego epizodu w historii, na temat, albo na przykład ta ekranizacja jakiejś powieści, to jest zawsze, jeśli mam kontekst historyczny, to jest zawsze taka presja wobec reżysera, że on przedstawi obraz, który będzie już w tym momencie, mamy książkę, mamy film i to będzie koniec. Nie ma miejsca, moim zdaniem, w naszym kinie i to się też wzięło z tego, że przez długi czas, tak jak tutaj już wcześniej wspomniała koleżanka, finansowo nie było możliwości produkcji aż tylu filmów, nie można było pozwolić reżyserom na swoje autorskie wizje po prostu. Obecnie, od momentu, kiedy powstał Polski Związek Sztuki Filmowej, akurat zmieniła się ta sytuacja, to znaczy padł, moim zdaniem, bardzo nieelegancki zarzut z strony reżysera napisany przez pana Raczka, że on zrealizował ten film, ponieważ nie mógł dostać pieniędzy na swój autorski scenariusz, dlatego stwierdził, że nakręci Kamienie na szaniec. Uważam, że w związku z tym ja akurat zajmuję się, analizuję każdą sesję Polskiej Sztuki Filmowej, pieniędzy na filmy historyczne jest sporo i zdecydowanie nie jest to na pewno kino, którego się nie finansuje w tej chwili w Polsce względem na przykład kina autorskiego, kina kameralnego, dramatycznego, dlatego ten zarzut jest moim zdaniem zupełnie nietrafiony. No i właśnie, no po prostu to jest tam jest lżejsze podejście do kina historycznego, tak, i do tego, ile wizji może powstać, bo jest też więcej miejsca na rynku na te wizje. Nie wiem, ile osób na sali widziało bardzo niedawny film wyreżyserowany przez George'a Clooney'a, który nazywa się Obrońcy Skarbów. Więc tutaj mamy, tak, no jest to ta sama epoka, tyle tylko można powiedzieć, porównując Obrońców Skarbów z Kamieniami na szaniec, ale z kolei jest to dosyć nieudany i nudny film, który ekranizuje historię z pozoru bardzo filmową. Historię do małego oddziału w amerykańskiej armii, który ratuje skarby w okupowanej Europie po lądowaniu w Normandii. I z kolei jest to film całkowicie mitologizujący bohaterów, przedstawiający ich zupełnie jako superbohaterów. Więc kiedy mówimy o tym, jaki powinien być bohater historyczny i no, porównujemy kinematografię polską z kinematografią amerykańską, co jest no, pod każdym względem ryzykownym porównaniem, patrząc na rozmiar tych produkcji, ilość pieniędzy w systemie, ilość no, twórców filmów i czegokolwiek, to rzeczywiście warto zobaczyć, że w kinie amerykańskim no, nie ma tych oczekiwań, że każdy film powinien koniecznie iść poprzek jakichś schematów, być prowokujący, kontrowersyjny i tak dalej. Również, no cóż, od czasu do czasu zdarzają się filmy, które mogłyby być wyprodukowane w latach 60. Taki jest przypadek Obrońców Skarbów. No, na pewno nie ma tam nic, co nie mogłoby być wtedy nakręcone. Dobra, to zmierzając powoli do końca, ja bym chciała zapytać o jeszcze jedną rzecz. Trochę Kasia już o tym powiedziałaś, natomiast to też była bardzo istotna część dyskusji wokół pańskiego filmu. Kwestia odpowiedzialności reżysera za przedstawienie wydarzeń historycznych, brania pod uwagę zdania świadków, opinii itd. No więc ja się zastanawiam właśnie, na ile reżyser jest odpowiedzialny za to, co
co pokazuje, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że też zastanawiam się, na ile obraz, który pokazuje się w filmie, zostaje jedynym obrazem wydarzenia historycznego. To znaczy, tutaj dla mnie bardzo znamienne jest to, że coraz więcej książek historycznych, nie tylko polskich, czy też powieści historycznych, wychodzi z okładkami filmowymi i na przykład zamiast twarzy pułkownika Kuklińskiego jest Marcin Dorociński chyba na tej okładce. No więc ja tak zastanawiam się właśnie, na ile ta wersja, filmowa wersja historii i filmowa wersja postaci zostaje tą jedyną, która... Należy badania przeprowadzić socjologiczne, natomiast tutaj akurat jest jakieś takie silne sprawienie zwrotne, to znaczy obecnie książka Naszaniec bardzo dobrze się sprzedaje, jest bestsellerem i to zostało wywołane filmem. Czyli nie jest coś takiego, że film spowodował, że już młodzież tego nie czyta, właśnie odwrotnie. I w dyskusjach po filmie, które miałem bardzo dużo z innymi ludźmi, rzeczywiście wiele osób się deklarowało, że przeczyta Kamień na Szaniec, ponieważ nie czytało. No bo oczywiście z tym czytaniem obecną młodzieży jest dosyć kiepsko. Bardzo wiele osób deklarowało się, że przeczyta, ponieważ film ich poruszył. Zobaczyli jakieś emocje i te emocje właśnie spowodowały, że zadeklarowali chęć przeczytania powieści. Więc to nie jest do końca tak, bo oczywiście możemy sobie założyć, że jest odwrotnie. No, obejrzałem film, do książki już nie sięgnie. Więc to coś takiego istnieje. Natomiast sprawa odpowiedzialności za prawdę historyczną. No, mówiłem już na wstępie, że film fabularny nie jest filmem historycznym, że w pewnych przypadkach musi odejść od historii, to się zdarza we wszystkich filmach historycznych, jakie oglądamy. I różnie to oczywiście bywa. I w moim filmie jest kilka wyraźnych, powiedzmy takich, bym powiedział, skrętów w trochę inną stronę, ale to jest podyktowane no, pewnym celem. Jeśli weźmiemy scenę na przykład przysięgi w mundurach harcerskich w lesie, rzeczywiście, oczywiście taka scena nie mogła mieć miejsca. Mówił pan, że pan ma zdjęcia, kiedy w czasie wojny mieli mundur. Prośba, żeby w ramach swoich posłów. Nie, no. Prośba w ramach swoich posłów. Mam takie zdjęcia, tylko że ta przysięga nie odbywa się w lesie, ale w opuszczonym budynku, w piwnicy. I no myśmy to wyciągnęli do lasu, natomiast no jest to podyktowane no pewną filmowością tej sceny i pewną, no, chcieliśmy pokazać harcerzy. No. Więc no, bardzo to, no, funkcja tej sceny jest, myślę, bardzo, bardzo prosta. Więc nie chciałbym tutaj, bo już widzę, że pan będzie mnie tutaj rozliczał od strony historycznej, co jest dobre, czy guzik jest dobrze zapięty, czy nie. Tak rozmawiać, dlatego, bo to nie, w filmie nie o to chodzi. No, naprawdę w filmie nie o to chodzi. Do tego służą materiały historyczne. Możemy dyskutować o scenie, jak Zośka podjeżdża samochodem pod Szucha. Możliwe, niemożliwe. Oczywiście, że niemożliwe, natomiast ta scena pokazuje coś, co jest fundamentalne dla tej postaci, dla całej akcji pod Arsenałem, że Zośka jest zdeterminowany w 100%, żeby tą akcję zrobić. Że jest, rzuca się właściwie szablą na czoło, ponieważ chce wyzwolić swojego przyjaciela z rąk bandytów. I to jest, i ta scena taką funkcję spełnia. No, pokazuje ogromną determinację Zośki w momencie, kiedy wszyscy są przeciwni temu, żeby ta akcja miała miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Więc pewne
sprawy związane z filmem, no muszą stać powyżej pewnej wiarygodności historycznej na pewno. Przewodnik Michał Radziwiłł ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ja mam takie pytanie do pana profesora Glińskiego. Pan na początku powiedział, że trzeba czytać książki, że wszyscy to czytali. Natomiast ja się chciałem spytać o przyszłość, bo ten film zaistniał teraz i on będzie funkcjonował przez najbliższe lata wśród młodzieży. Mój tata jest jeszcze z takiego pokolenia, że miał tylko książki jako taką atrakcję dla siebie i do dzisiaj mu zostało, że czyta tak 15 minut dziennie przynajmniej. Natomiast ja już czytam dużo mniej, dużo czasu spędzam przy komputerze i oglądam filmy. I teraz moje pytanie jest takie, że czy tworząc ten film miał pan świadomość taką, że uczniowie nie będą czytać tej książki, ponieważ będzie film, który ma taką samą nazwę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten film nie pokazuje tej rzeczywistości książki w taki sposób, jak... Znaczy nie odzwierciedla tego, co jest w książce. Ja rozumiem, że pan nie robił filmu, który miał być ilustracją tej książki, tylko jakby nawiązaniem do pewnych rzeczy. I to jest jedna rzecz. Chciałem się spytać o to, czy ma pan taką świadomość, że uczniowie nie będą czytać, bo to, że dzisiaj czytają i więcej osób czyta, to jest efekt tego, że został podniesiony raban przez środowiska Szarych Szeregów i Harcerskich. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że mam do pana takie pytanie, bo pan powiedział, że to nie jest atrakcyjne, nie jest atrakcyjny taki człowiek, który nie ma żadnych wątpliwości i tak dalej. Ale ja mam pytanie do pana, pan jest profesorem. Czy żeby człowiek był atrakcyjny, trzeba go wsadzić do łóżka z dziewczyną? Bo proszę pana, ja jestem instruktorem i mam dużo przyjaciół wśród harcerzy i dzisiaj moi koledzy, ja wiem, że oni mają wątpliwości. Sam mam różne wątpliwości. Są związane z powołaniem, są związane z wiarą i wiele różnych innych tematów. I nie uważam, żeby... Znaczy, człowiek z pana dorobkiem... Dziwi mnie to, że pan, żeby przekazać to, że człowiek ma wątpliwości, na przykład tak jak Rudy właśnie, to w filmie jest pokazywane, że ląduje w łóżku. Z drugiej strony mamy Zośkę, którym miotają różne emocje, w związku z tym właśnie to, co pan powiedział, porywa się z szabelką na czołgi i jedzie samochodem pod Szucha. Czy rzeczywiście trzeba w taki sposób pokazywać wątpliwości, które oni nie mieli, bo oni mieli inne wątpliwości i dzisiaj ludzie, pan padły takie określenia, że trzeba tych bohaterów zdjąć z pomników. Ale na litość boską, no to jest tak, że nie wiem, czy pan poznał jakichś harcerzy, przygotowywał pan film, to rozumiem, że powinien pan z harcerzami no, zobaczyć, jak oni żyją. Czy to jest tak, że tamci z Szarych Szeregów, czy to oni byli na pomniku, czy nie? A dzisiaj widzimy ten film i po prostu, no ja mam wrażenie, że mam... No ja należę do zupełnie innego harcerstwa, po prostu. A to są wzorce dla nas dzisiaj. My się odwołujemy w ZHR-ze do tego harcerstwa przedwojennego. Dziękuję bardzo. Na temat tego, czy będą czytać, czy nie będą czytać, to żeśmy już chwilę rozmawiali. Ja uważam, że będą czytać, że istnieje coś takiego jak emocja. Ten film ma emocje i z powodu tej emocji ludzie sięgają, młodzi ludzie sięgają do tej książki. I to jest, możemy mówić, że tak nie jest, ale tak jest. I poza tym ja uważam, że to nie jest tak do końca z tym młodym pokoleniem. Młode pokolenie rzeczywiście odwraca się od książek, ale też uważam, że młode pokolenie już wraca do książek. Że to nie jest już tak nagminne, że wyłącznie komputer i tak dalej. No, akurat zauważam coś takiego, że istnieje moda na przykład na czytanie. Oczywiście w
powiedzieć, że to nie istnieje, ale coś takiego istnieje. Mam córkę 20-kilkuletnią i wiem, jak to u niej wyglądało. Ona czyta więcej niż ja. No. Więc jest coś takiego, że na pewno nie jest to tak do końca, że stawiamy jakąś diagnozę i tak jest. No. Uważam, że młodzi ludzie za lat 10, czy 15, czy 20 będą dużo więcej czytać niż teraz. Oczywiście, dlatego, bo internet i komputer, że tak powiem, się znudzi. No. Więc taka jest moja diagnoza. Jeśli chodzi o harcerzy, no tak się złożyło, że od paru dobrych lat jeżdżę na obozy harcerskie z paru powodów, na różne obozy harcerskie. Nie tylko ZHR-u, ale i ZHP i skautów Europy. I obserwuję was. I wierzcie mi, jesteście bardzo różni. I ZHR, i ZHP, i skauci Europy, i tak dalej. Jesteście fajną młodzieżą, ale nie jesteście wszyscy tacy sami. I są takie obozy, i są inne obozy. Jest taka młodzież, jest inna młodzież, z różnych środowisk i tak dalej. Więc bym nie przykładał tutaj jakiejś jednej optyki, bo to jest fantastyczne właśnie wśród młodzieży, że ta młodzież jest bardzo zróżnicowana. No. Pan uważa, że tak jest, ale są inni, nie wiem, drużynowi, komendanci, którzy uważają zupełnie, mają inne zdanie na różne tematy. I to jest fantastyczne. No. I teraz jeśli wracamy do sprawy tego seksu, no to nie jest tak do końca, że te sceny to są sceny seksu. To są sceny o pewnej subtelności uczuć, bym powiedział. I to są sceny, które pokazują, jak wygląda relacja między chłopcem a dziewczyną. I oczywiście możemy powiedzieć, że to niemożliwe, żeby to się zdarzało, ale w jednym przypadku to jest niemożliwe, w innym przypadku to jest możliwe. I wierzcie mi, nie można taki stawiać diagnoz, że na przykład to się nie mogło zdarzyć. No. To jest raz. Dwa, w filmie jest bardzo wyraźnie poprowadzony wątek śmierć, życie. Śmierć, miłość. Miłość. Eros, Thanatos. I te sceny wypływają właśnie z pewnej konstrukcji tego wątku, który w tym filmie jest poprowadzony. Pytanie do pana reżysera wybrzmiało tak, nie wiem, czy się da na nie tak łatwo odpowiedzieć, czy jednak, nie wiem, ma pan jakieś poczucie, że niektóre rzeczy zostają odbierane inaczej, niż pan myślał, że zostaną odebrane dobrze? Dziękuję. No, wolałbym nie odpowiadać na pytanie. Powiem dlaczego, no bo jak tak mam wrażenie, że państwo myślą, że kamienie raczej powinny na mnie tutaj być rzucane, a nie na szaniec. I dlatego wolałbym się nie podkładać pewnymi wątpliwościami, które oczywiście mam. No każdy jak coś, nie wiem, maluje, rysuje, pisze, czy też robi film, czy robi sztukę w teatrze, no to ma pewne wątpliwości. No szuka jakiejś drogi, więc oczywiście takie wątpliwości mam, ale myślę, że co innego teraz mnie, że tak powiem, chciałem powiedzieć męczy, ale nie męczy, tylko nie niepokoi, fascynuje raczej, fascynuje, powiedział. To znaczy od młodych ludzi, no, z którymi bardzo dużo prowadzę teraz rozmów po filmie i byłem 2 dni temu w Trójmieście. Miałem 800 osób na sali i rzeczywiście te rozmowy z tą młodzieżą, no, były bardzo interesujące. I również to, jak ta młodzież ogląda. No wiecie, jak młodzież w takiej masie przychodzi do kina, no to przede wszystkim wszystko robią, tylko nie oglądają filmu. Natomiast gdzieś po 10 minutach
na sali była cisza i oni wytrzymali w tej ciszy do końca. Oczywiście słychać było trochę łez, chusteczki i tak dalej, i tak dalej. Więc ta młodzież rzeczywiście ten film oglądała. I to było interesujące, więc jak oglądałam, to z nimi rozmawiałem na temat, co w tym filmie pociągnęło, które momenty, gdzie oni się złamali na to, że zaczęli to oglądać, no. A nie jeść czy rzucać popcornem. No to jest jakby fundamentalna sprawa, w którym momencie i dlaczego oni weszli w tę historię. I weszli w tę historię wtedy, kiedy zobaczyli, że jest dwóch chłopców i pomiędzy tymi chłopcami jest przyjaźń. Czyli właściwie to, co jest u Kamińskiego, no braterstwo pomiędzy nimi. A że jest no inaczej pokazane i tak dalej, to wygrywa z tego, że to jest inne medium. No. Ale to, że jest dwóch chłopców, pomiędzy którymi jest bardzo silna przyjaźń, jeden za drugiego by się zabił, co właściwie ma miejsce, to jest jakby fundamentalne. No. I ta rzecz się przerzuca. Ta rzecz przerzuca się na widownię. Marcin Adamski. Ja nie jestem filmoznawcą. Nawet nie uważam się za osobę, która się na filmie zna. I chyba dlatego chciałbym powiedzieć, skomentować to, co zostało powiedziane już przez wszystkich. Tak bardziej od strony widza, który idzie do kina po to, żeby obejrzeć po prostu film. Myślę, że nie odkryję Ameryki w konserwach, jak powiem, że im większe oczekiwania, tym większe rozczarowania. Tak mi się wydaje i nieraz się o tym przekonałem. Dlatego już wiedząc o tym, jakie duże emocje a propos tego samego, tego omawianego filmu tutaj najczęściej podawanego jako przykład były, ja po prostu poszedłem na ten film bez specjalnych oczekiwań. I cieszę się, że pan Robert Gliński powiedział o emocjach i trafia do mnie argument, że film jest, nie tylko film, bo w ogóle pewnie sztuka jest po to, żeby wzbudzać pewne emocje, bo wzbudzenie emocji są może takim dobrym przyczynkiem, dobrym startem do tego, żeby coś dalej poszło za tymi emocjami. No i powiem wam szczerze, że w pewnych momentach filmu moje gardło było mocno zaciśnięte. Czyli były pewne emocje. Pamiętam, że takim filmem, który zrobił na mnie duże wrażenie, był Katyn, w którym siedziałem 15 minut i w ciszy razem z całą salą, na której było sporo osób. Jeśli założeniem twórcy jakiegokolwiek dzieła jest to, żeby wzbudzić emocje i to się udaje, to uważam, że to jest sukces. I tylko należałoby liczyć na to, że później ten sukces zostanie przekuty w coś sensownego. I patrzę teraz na to, co się tutaj omawia i wydarza, tak szukając plusów dodatnich i plusów ujemnych. Bo możemy rozmawiać o pewnych wadach, oczekując filmu bardzo historycznego i je później punktować. A możemy się spojrzeć i postarać spojrzeć się na rzeczywistość taką, jaka jest dzisiaj i postarać się wyważyć, oceniając, co się dzieje po obejrzeniu filmu, ocenić, jakie to skutki przynosi. Więc jeśli jako instruktor harcerski mogę patrzeć na młodzież, która idzie do kina, a po kinie sięga po książkę, takie są spekulacje, sprzedaż książki wzrasta, to myślę, że powinniśmy się cieszyć. Wszyscy, którzy byliśmy harcerzami, wszyscy, którzy jesteśmy instruktorami, którym idea harcerska jest bliska. Dlaczego ja się z tego powodu cieszę? Dlatego, że właśnie to jest pozytywny efekt. Chociażby dlatego, że może więcej młodzieży sięgnie po książkę. Chociażby dlatego, że może emocje przyczyte w kinie zmusiły człowieka do refleksji i chce porozmawiać z rodzicami przy obiedzie, pójść do babci, która już ma swoje lata i porozmawiać o tym, jak to było. Ja takie emocje miałem po filmie. Ja chciałem pójść z magnetofonem, znaczy z dyktafonem do swojej babci, do której planuję pójść przed bardzo wielu lat i po prostu porozmawiać, zanim no, zwyczajnie nie będzie za późno. Kończąc wątek, ja mam do. Miałam bardzo. Przez to, co robiłem w harcerstwie i co robię, pochodzę z Chówca Mokotów, byłem przez 4 lata jego komendantem, a wcześniej przez wiele lat pełniłem służbę drużynowego i komendanta Szczepów Szczepień Jarek Kamińskiego.
Zresztą z wykształcenia jestem pedagogiem, więc Aleksander Kamiński jest bliski mi również ze względu na swój dorobek naukowy. I mam duży szacunek do osób, które z pierwszego panelu też, które wypowiadały się, które też mają krytyczne spojrzenie na film, bo myślę, że wszyscy mamy do tego prawo, żeby jakoś mieć ocenę rzeczywistości. Pan Gliński zaproponował nam film i myślę, że chciałbym wierzyć w to, że film nas po prostu nie będzie dzielił, a trochę siedząc i słuchając, co się wokół dzieje, jakie emocje tutaj już powstały, i obserwując politykę odcięć oficjalnych i mniej oficjalnych od filmu, mam wrażenie, że dajemy się ponieść pewnym emocjom, które mogą spowodować, że będziemy dzielić na zwolenników i przeciwników tego filmu, a to nas głębiej podzieli. Nie dajmy sobie tego zrobić sami. Cieszmy się tym, że film wzbudza pewien ruch i przekujmy to na coś pozytywnego. Dzień dobry, Marek Podwysocki. Ja bym chciał odnieść się do dyskusji, którą Państwo prowadziliście, bo to mam wrażenie, że jakieś intelektualne nieporozumienie. Mianowicie Państwo stwierdziliście, że można zadekretować bohatera w filmie historycznym. Czyli możemy sobie na przykład wyobrazić, że no, zgodnie z tą tezą możemy sobie wyobrazić, jak on ma wyglądać, prawda? Można go opisać. Z tego by wynikało, że można robić same dobre dzieła. Ale możemy sobie na przykład wyobrazić, że robiąc film, po co Ford się męczył, robiąc bitwę pod Grunwaldem? Można sobie wyobrazić, że na przykład przed decydującą bitwą Jagiełło i Witold upili się, a jeszcze na przykład w przypływie dobrego humoru Jagiełło uwiódł na przykład narzeczoną księcia Witolda. Jakież to było? Zmienne emocje by były. No przecież fantastyczna fabuła dla filmu. Przecież to nie o to chodzi. W oficjalnych materiałach promocyjnych filmu Kamienie na szaniec, które Państwo, producent rozdawał na zjeździe z ZKP, sporo na pewno z Państwa harcerzy, instruktorów te materiały dostały. Jest tam dołączona płyta DVD, na której jest 7-minutowy materiał promocyjny tego filmu. W pierwszej minucie i 38 sekundzie producent tego filmu, pan Łukomski, mówi, że on sobie zdaje sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie za sobą produkcja filmu historycznego. Pan Ciupiński, który wypowiada się zaraz po nim, mówi, ponieważ wiemy, że jest to film historyczny, i opowiada o prawdziwych postaciach, dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, żeby odpowiadał realiom. No więc jeśli ma opowiadać realiom, to kłóci się z tezami, które Państwo podacie, bo Państwo stoicie na stanowisku, że film historyczny nie musi odpowiadać realiom, a zarzuty wobec tego filmu nie dotyczą tego ani seksu, bo to nie o to chodzi. To chodzi na przykład o zbitkę sceny, która jest po prostu haniebna, kiedy jest zbitka załamany Zośka, łapanka i egzekucja uliczny Zośka w łóżku. O to chodzi, a nie o to, czy on jest w łóżku, czy nie. Ja byłem na pokazie przedpremierowym z panią Danutą Rossmann, między innymi z panią Wachowicz. I w rozmowie po filmie pani Danuta Rossmanowa, łączniczka Tadeusza Zawadzkiego, powiedziała, że z tego filmu prawdziwe są tylko pierwsze minuty tego filmu. Mianowicie niemieckie oryginalne kroniki filmowe z przemówieniami Goebbelsa. Moje pytanie brzmi, bo pani w ostatnim punkcie dyskusji mówiła o tym, o weryfikacji na przykład źródeł zbieranych materiałów od żyjących świadków historii. Przecież pan jako reżyser nie skonfrontował tego filmu ani z Danutą Rossmanową, ani z Halą Glińską. Obie żyją, mieszkają w Warszawie. Pan u nich był pół roku po zakończeniu materiału zdjęciowego, bo materiały zdjęciowe zostały zakończone w lipcu, a pan obie panie odwiedził w grudniu. Pół roku po zakończeniu materiału. Film był zmontowany już w połowie grudnia. Pierwsze pokazy materiałów roboczych zaczęły się w połowie grudnia. I kolejna sprawa, jeśli chodzi generalnie o film historyczny. Zarzuty są takie. Oczywiście można... To nie musi idealnie odzwierciedlać historii, faktów. To jest jasne, że język filmowy, film rządzi się swoimi prawami. Ale film nie może tych faktów tworzyć. A pan w filmie tworzył fakty. Tadeusz Zawadzki na kursie instruktorskim w 1939 roku nad Bigrami miał gawędę harcerską do przyszłych instruktorów, której to tłumaczył rolę subordynacji jako metody wychowania
harcerskiego. I pan sobie wyobraża, że taki gość jak Zawadzki, który był nie tylko szefem grup szturmowych w Warszawie, ale na co dzień jeszcze był szefem pomarańczarni, mając pseudonim drugi Lech Pomarańczowy, który objął po zamordowanym w 30 roku Lechu Dumańskim. Że taki facet wchodzi do kawiarni i wytrąca cukiernicę Orszy swojemu przełożonemu. Nie, to z Orszą. Konflikt Zośki z Orszą był. Sprawa jest znana i opisana. Natomiast to nie jest tak, jak pan to opisał, że cały film składa się z konfliktu. Z konfliktu harcerzy z rodzicami, czyli konflikt pokoleniowy, konfliktu harcerzy z przełożonymi, bo tak nie było. Insynuowanie w filmie, że akcję pod Arsenałem wstrzymywał ojciec Zośki, profesor Józef Zawadzki oraz kiedy w Armii Krajowej, jest kompletną nieprawdą. Pan dobrze o tym wie. Natomiast stworzył pan takie fakty i takie mity, ponieważ pan opowiada ten film z pewnego punktu widzenia, z pewnej opcji, którą pan sobie w swojej wyobraźni wytworzył, jak to mogło wyglądać. Ale to nie jest odległa historia. To jest raptem 70 lat. Te historie są dobrze opisane. I film historyczny może opowiadać się językiem filmowym, ale fakty są faktami. I nie jest prawdą, co pan powiedział, że historycy te same zdarzenie, na przykład Powstanie Warszawskie, opisują w różny sposób. Oni różnie go interpretują. Fakt pozostaje faktem, niezależnie od punktu widzenia i punktu siedzenia. To jest, fakt jest rzeczą o obiektywną. Myślę, że... Tak, przedłużyłem czas, przepraszam. Dziękuję. Szkoda, że nie ma tu Grzegorza Nowika, by pana jeszcze uzupełnić. Bardzo proszę, dobrze, no i tutaj jakby trochę się różnimy, mój drogi panie, ponieważ ja uważam, że właśnie harcerstwo, to o którym rozmawiamy, miało coś fantastycznego w sobie, to się nazywa pewną świadomość. I to nie było wojsko. I stąd tuż przed wybuchem wojny nastąpił rozłam. Zaraz, to już pan mówi o 1942 roku. A w grupach szturmowych też już nie było. Natomiast harcerstwo weszło w okres okupacji bardzo skonfliktowane. Był przecież bunt harcmistrzów, którzy się wypisali z harcerstwa, bo była ta nominacja na naczelnika, która nie spotkała się z tym. Z akceptacją, to gdzie tu jest mowa o jakiejś subordynacji? No. Były dosyć duże, poważne konflikty tuż przed rozpoczęciem okupacji. I tak skonfliktowane harcerstwo weszło, w okres okupacji. I bardzo dużo jest aktów, znaczy dowodów na to, że jedna grupa chciała to, druga grupa chciała to. Przecież były trzy organizacje harcerskie w konspiracji. No. I istniały zresztą przez Jana Rossmana bardzo duże wysiłki czynione po to, żeby te organizacje połączyć. Ale Florian Marciniak nie chciał, żeby to nastąpiło. I nadal trwały kłótnie, nadal trwały różnego rodzaju spory. I konflikt Zośki z Orszą jest dosyć znany, ale również znany jest konflikt Orszy z Rossmanem, który był, myślę, jeszcze dużo silniejszy, długo dłużej trwał. I Rossman tak samo jak Zośka. Właśnie dwa mówią o subordynacji Zośki. Przecież jak Orsza zwolnił Zośkę z funkcji dowódcy grup szturmowych, to Zośka Warszawski powiedział nie. Ja tego nie przyjmuję. To gdzie to jest subordynacja? I wtedy zaczęli panowie korespondować. To była bardzo ostry pomiędzy nimi konflikt. Więc i podobny konflikt był też z Rossmanem, bo też Rossman został odsunięty przez Orszę. No. Więc podobny konflikt był jeszcze z Ryszardem Białousem, prawda?
że Ryszard Białołus powinien być dowódcą akcji pod Arsenałem, no, a nie Orszak i tak dalej. No, były tam dosyć duże spory, które no, miały jakiś przebieg i ślad. Moim zdaniem to jest tylko ślad tych sporów i konfliktów jest w filmie. Także, a akty niesubordynacji, no były to, to byli harcerze. Słucham? No właśnie, historycy się może nie zgadzają, ale... Pan powiedział, że pan jest lepszym historykiem niż nie. Nie, no, no dobrze powiedziałem, no dobrze. No w wywiadzie tu z panem. Dobrze powiedziałem, ponieważ... dlaczego? No mogę powiedzieć, ponieważ profesor Nowy, fantastyczny przecież, ma wielkie wiadomości, natomiast on ma te wszystkie swoje fantastyczne rzeczy, no pisze z jednego punktu widzenia, no. A to, co mówiłem na początku, historia to nie jest jeden punkt widzenia. Jest bardzo dużo różnych ujęć, wspomnień i tak dalej. Przecież bardzo dużo akcji harcerskich było podejmowanych bez rozkazu, samowolnie. No. I gdzie tu mowa o subordynacji? No. Więc to byli harcerze, którzy bardzo często kierowali się emocją. Więc trudno tutaj mówić o subordynacji. Jeśli sceny w filmie są mocne właśnie, wynikające z tego konfliktu, to dlatego ważniejsza była emocja, ważniejsze było uczucie, a nie rozkazy i subordynacje. Bardzo dużo jest przykładów, które można wyrzucać, różne wydarzenia, które miały miejsce, które były przykładem niesubordynacji wśród harcerzy. Muszę powiedzieć, że opowiada pan o tym w bardzo ciekawy i składny sposób, ale w filmie widzimy tylko historyków. Myślę, że to jest zarzut części osób na sali, że no, Zośka wygląda naprawdę na pełnego angstu hipstera. Orsza z jakichś mrocznych powodów również histerycznie no, odmawia ze swojego racji. Również major Kiwerski, który no, rozumiem, postać majora Kiwerskiego to jest postać grana przez Andrzeja, która w filmie, no on też wygląda na naprawdę wymiętego, nieświeżego i trudno powiedzieć dlaczego, ale właściwie generalnie jest przeciwny wszystkiemu, co wymyślają bohaterowie filmu. Także teraz, kiedy opowiada pan o swoim researchu historycznym, wszystkie te rzeczy są naprawdę sensowne, ale... Jeszcze dorzucę może do oliwy do ognia, bo... siedzą państwo historycy, ale ja uważam i no to z materiałów różnego rodzaju, które wydrzewały, że przez pewien okres czasu Armia Krajowa była przeciwna temu, żeby harcerze w ogóle weszli do konspiracji, żeby powstały grupy szturmowe i tak dalej, i tak dalej. I stąd się bierze niechęć Kiwerskiego do akcji zbrojnej i tak dalej. Przecież ta niechęć się przerzuca, bo Grodzki nie chciał, żeby harcerze strzelali. No nie chciał. Uważał, że jest Armia Krajowa, są żołnierze zawodowi, a harcerze powinni pracować nad sobą. Powinni pracować nad wychowaniem młodzieży, a nie strzelać i zabijać. No. I taki wyraźny okres w tym momencie właśnie w 1942 roku i 1943 moim zdaniem istniał. Oczywiście państwo powiedzą, że tak nie było, ale to już jest jakby sprawa... Dzień dobry. Wiesław Pomuszyński, były komendant Główca Warszawy-Mokotów imienia Szarych Szeregów. Nie jestem historykiem, ale znałem tych ludzi osobiście. Niestety opowiada pan rzeczy, które na ten film w efekcie chyba największe wywarły wpływ. Czy pan nie zauważył, że to była jedna paczka przyjaciół, zaczynając od Staszka Broniewskiego, poprzez Jana Rosmana, kończąc na tych chłopakach? Jest dziennik Danusi Rosmanowej opisujący to. To była paczka chłopaków od przedwoju, dobrze się znających przyjaciół. W związku z czym konflikty, o których pan pisze, to były konflikty takie, jakie są w tej grupie i były w tej grupie. Konflikty pomiędzy Staszkiem Broniewskim, Janem Rosmanem, funkcjonowały tak jak fala na morzu do współczesności, tylko one nie miały kompletnie żadnego wpływu na ich działanie wychowawcze. Jest archiwum Szarych Szeregów.
dobry zbiór wydany w oparciu o archiwum Floriana Marciniaka, gdzie są dokumenty, gdzie są rozkazy naczelnictwa Szarych Szeregów, gdzie jest opisany stosunek Szarych Szeregów do wojska. I to, co pan mówi o tym stosunku, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, które wynikają z tych dokumentów. Wszyscy mogą różne rzeczy opowiadać, ale są fakty. A fakty o tym mówią, że ci chłopcy w momencie, kiedy powstała Podchorążówka Agricola, to nie była harcerska Podchorążówka. To Armia Krajowa uznała, że Szkoła Podchorążych powinna wyszkolić żołnierzy. Cały czas był w tych organizacjach dualizm. Były Szare Szeregi, które wychowywały i nigdy, nigdzie Broniewski nie był przełożonym grup szturmowych. Przełożonym grup szturmowych był Kiwerski, a szefem grup szturmowych, po którym podlegały w dowództwie Armii Krajowej, był August Dengi Fildorf. I on wydawał decyzję o akcji pod Arsenałem. Kiwerski on go przekazywał. I to są dokumenty. I teraz pokazał pan Armię Krajową jako, wie pan, co mi się przypomina, taki Armia Krajowa zapluty każą reakcji. Jak popatrzyłem na to, jak wygląda Kiwerski z Broniewskim, to jakbym spojrzał na Armię Krajową, oficerów Armii Krajowej z tego plakatu. Tak samo nieogoleni, tak samo niechlujni, tak samo zabraniający młodzieży, Armia Krajowa stoi z bronią u nogi i zabrania walczyć młodzieży, która chce koniecznie walczyć. Taki jest efekt i odbiór tego filmu w moim pokoleniu, które nie pamiętało tamtych czasów, ale pamiętało tamtych ludzi. I teraz ja rozumiem Tytusa Karnikowskiego, resztkę jeszcze tych 6 żołnierzy batalionu Zośka, którzy się emocjonują tym wszystkim, bo ich wojsko, oni byli harcerzami, batalion się nazywał harcerski. Dlaczego? Ano dlatego, że w Armii Krajowej, tak samo jak w przedwojennej polskiej armii, była sytuacja taka, że jeżeli większość się rekrutowała z harcerstwa, to jednostka miała prawo nazywać się jednostką harcerską. Ale to nie znaczy, że harcerstwo i Szare Szeregi dowodziły tą jednostką. Ja sobie nie wyobrażam jakiekolwiek podchorąży. Podchorąży już nie to, że podharcmisz czy harcmisz, żeby w ten sposób odezwał się do swojego przełożonego. Być może w dzisiejszych czasach, być może w dzisiejszym wojsku, ale też mi się nie wydaje, żeby to było możliwe. Więc to są te problemy, które mamy z odbiorem tego filmu. Nie w wersji emocji tego typu, że nie można dobrać scen. Jakby pan powiedział, że pan pisze film, pisze tak w rozumieniu wizji, który jest o tych chłopakach, których pani sobie wyobraża. Nie nazwał tego filmu Kamienie na szaniec. To mógłby pan zrobić z tym wszystko. To jest pana wizja, pana odpowiedzialność, pańscy bohaterowie i pańskie spojrzenie na sprawę. I to wolno każdemu twórcy. Ale pan powiedział, że pan robi ekranizację Kamieni na szaniec. I pan żyjącym ludziom przypisał inne motywacje ich działania, inne charaktery i inny sposób myślenia. I to oburza te środowiska. Młodzież kupuje różne rzeczy. Bo rzeczywiście czyta mało, mało się kto zajmuje wychowaniem chłopców. Szkoła służy tak naprawdę tylko i wyłącznie do przekazywania jakiejś mniej lub lepszej bądź gorszej wiedzy. To w tym sensie pobudza emocje. Natomiast dla nas, którzy znaliśmy tych ludzi, ja się czuję w pewnym sensie zobowiązany przez Staszka Broniewskiego. Jego siedzący tutaj syn nie powie tego, ale ja powiem, że ja się czuję jako osoba, która go znała, która z nim rozmawiała i z nim, i z Janem Rozmanem i z Hanką Zawadzką na co dzień, o tych sprawach też. Ja się czuję sposponowany, bo Staszek taki nie był, bo to nie on. Strasznie mi przykro, no ale te materiały, które ja posiadam, no, wskazują na coś innego. No, to jest problem. No. Słucham? Nie, no ale czytam właśnie wspomnienia Jana Rozmana. Ale pan wymienił trzy tytuły książek, które pan przeczytał. No. Bardzo proszę. Bardzo proszę, mówi ten, kto ma mikrofon. Wymieniłem. No dobrze. No pan wymienił jedną książkę, no to tak nie możemy mówić, no kto co wymienił. No. Natomiast ja uważam, i no, są takie opisy, no są takie dokumenty, no, że był
problem pomiędzy Armią Krajową a Szarymi Szeregami. No. I tutaj możemy powiedzieć, co, jak próbował ten problem rozwiązać Rosman, jaki miał stosunek do tego Florian Marciniak i tak dalej. No. I to wszystko jest opisane. No, możemy założyć, że w tych książkach to jest źle opisane, ale dlaczego? No. Teraz, jeśli chodzi o konflikty między... Konflikty są normalne, nie mówmy, że oni się wszyscy się kochali, no, przecież tak nie było. No. I to, co istniało pomiędzy bohaterami, czy Rosmanem, czy Orszą Broniewskim, no to też jest opisane. Więc dlaczego mamy mówić, że oni się wszyscy bardzo kochali? No. Naprawdę tak nie było. I nawet no, pani Rosmanowa mi mówiła o tych konfliktach, że one były bardzo, bardzo silne. No więc, no dobrze, możemy udawać, że ich nie było. To pytanie jest takie, dlaczego akcja pod Arsenałem nie odbyła się 23 marca? Przecież to, że zostało wszystko zwalone na Kiwerskiego, że go nie było, to jest nieprawda. No. I teraz właśnie to, że chłopcy czekali tak długo na przeprowadzenie tej akcji, wynikało z tych konfliktów między Armią Krajową a grupami szturmowymi. No. Dlaczego dowódcą akcji pod Arsenałem nie był Ryszard Białowóz? No. Bo tak powinno być. No. Więc... Dlaczego to miało być? To jakaś kombinacja. No bo grupy szturmowe podlegały Jerzemu. Czyli Ryszardowi Białorusowi. No. To był oddział specjalny jeszcze. Ale to nie. Może panowie bardzo proszę z mikrofonu. No dobrze, no to tutaj już, tu się rozjeżdżałeś już całkowicie. No. Ale na dodatek, jak ten, no przez całe życie potem Ryszard Białorus miał pretensje o to, już nie powiem do kogo. No. Że został wtedy pominięty i zepchnięty, więc jednak coś jest na rzeczy. No. Sprawa Kiwerskiego, że jest nieogolony, no Kiwerski się ukrywał i zresztą by nie było no, przez jakiś okres czasu. Wyszliśmy z założenia z aktorem, że jeśli on gdzieś znika i go nie ma, to się nie goli. Dlatego on jest taki nieogolony i bo się ukrywa. No, wypływało to z pewnych takich dosyć prostych, racjonalnych tych, ale proszę Państwa, no, istnieje dużo zdjęć oficerów AK z okresu okupacji. Nie są wszyscy tam ogoleni. No, słuchajcie, nie róbmy sobie tutaj jakoś to, że się golili bez przerwy. To jest, więc to też jest jakaś... oczywiście, no, że mieli piękne koszule i byli ogoleni i chodzili w garniturach, ale to przed okupacją. No. Kiwerski przyjmował różne twarze, no, miał też papiery Volksdeutscha i udawał Niemca i tak dalej. Więc zresztą chłopcy zrobili na jego skok. No i była też afera z tego powodu. No. Bo nie wiedzieli, że to jest Kiwerski. Zabrali broń i legitymację, bo to była afera, legitymację zwrócili, broń nie zwrócili. No, gdzie tu jest subordynacja? Po prostu broń była tak cenna, że nie oddali tej broni, no, którą zdobyli na Niemcu. Myśleli, że na Niemcu, a to było broń kiwerska. Nie no, zapytałam, proszę Państwa, bo właśnie... Pani Kasekowa, historia mi zaproponowała wywiad i... Ja zapytałam, czy 20 sekund, bo to jest prawda, czas telewizji, pani powiedziała, skąd? Dwa razy tyle. Więc ile mam, a nie czasu? Dwie godziny. Tomku, ile mam czasu? Tak, tak, możemy. Drodzy Państwo, no, debatowaliśmy długo na temat amerykańskich filmów historycznych, co troszkę nam jednak czasu zjadło. Uważam, że to jest bardzo mądre powiedzenie, że historię poznaje się przez biografię i charaktery bohaterów. Ja pozwolę sobie w takim razie przypomnieć, co pan reżyser powiedział, kim byli bohaterowie Kamieni na Szaniec. Tymi, którym historia kazała złapać za pukawki i latać z tymi pukawkami po ulicach, co spowodowało, że wszyscy zginęli.
No, zapowiedział pan oczywiście odbrązawianie postaci pomnikowych i schematycznych, bo tak je skreślił druh Aleksander Kamiński. Kamyk zawsze podkreślał, że pisze o ludziach prawdziwych i faktach prawdziwych. A jak pisał? Nikt nie zapomnę, jak pani Janina Kamińska opowiadała mi o tym, że zaczął Kamyk dyktować jej Kamienie na szaniec, ale w pewnym momencie zaczął po prostu mówić. Zaczął mówić po prostu tak, jakby mówił do harcerzy słuchających przy ognisku. I ja myślę, że ta książka jest właściwie gawędą. Jest emocjonalną Kamyka gawędą. A w liście, który Kamyk napisał, no napisał akurat do mnie miesiąc przed śmiercią, powiedział, pisałem o zaprzyjaźnionych chłopcach. Więc nie czułem się autorem Kamieni na szaniec, tylko po prostu tym, który przekazuje te najpiękniejsze wartości. Tak się to splątało i skłębiło miłość i żałoba po poległych chłopcach. A kiedy będzie tworzył dalszy ciąg Kamieni na szaniec, czyli naprawdę znakomitą książkę Zośka i Parasol, powie, no to można odnieść przecież i do Kamieni. Pisałem z potrzeby serca, nie z analiz rozumowych. Znałem cudowną młodzież. Byłem z nimi, kiedy uderzył w nich grom. I chciałem przedłużyć im życie poza śmierć. Ale niczego nie wymyśliłem i niczego nie zapewniłem. To prawda, patrzyłem przez szkło powiększające na ich dzielność, odwagę, prawość i opiekuńczość. Powiedzieli dowódcy chorągwi warszawskiej Szarych Szeregów, Stefan Mirowski i Jan Rosman, których no, mieliśmy szczęście znać, że Rudy, Alek i Zośka byli wzorami ludzi, jakich chcieliśmy Polsce wychować. No bo rzeczywiście Szare Szeregi to była walka i to było wychowanie. I to było coś takiego, co Andrzej Trzebiński napisał pięknie, nazywając łuną myśli. Ten Andrzej Trzebiński, który zginął w egzekucji ulicznej, ale nie śpiewało się w tych egzekucjach siekiera, motyka, piłka, alarz, tylko wołało się zupełnie co innego. Dlatego Niemcy gipsowali potem usta tym ludziom i tak zginął Andrzej Trzebiński, który powiedział o swoim o pokoleniu Rudego, Alka i Zośki. Ta młodość nie myśli o zbliższach, lecz łunę myśli poniesie. I ta łuna myśli bije z notatek, rozkazów, listów. Ale gdzie jest jej blask? Pana filmie, ja go nie zauważyłam. Bo, jak pan powiedział, bohaterowie Kamieni, jeszcze jeden cytat, to energetyczna młodzież, która łapie za pukawki, no znów mamy te pukawki, i myśli, że raz, dwa wygra wojnę. No i niestety, ja tak tę młodzież w tym filmie widzę. To są jakieś czasem przygłupy opowiadające dowcipy o majtkach. A kim był naprawdę Zośka? To nie była spiżowa postać, ani schematyczna. Ale to był człowiek, o którym dowódcy i podkomendni mówią, że łączył niebywały talent organizacyjny z realizmem pracy. Realizmem, nie fantazją. Mądry, stanowczy i to, co jeszcze teraz Danka Rosmanowa podkreślała, nieprawdopodobną charyzmą obdarzony. No a kogo my widzimy w filmie? Jakiegoś histerycznego wrzaskuna. No ta scena właśnie z ojcem, czy ta scena w kawiarni jest zupełnie
nieprawdopodobne. No a energetyczne dziewczęta, Druhna podjęła ten temat. One do ukochanych mówią pieszczotliwie, ty durniu, co drugie słowo jest do cholery. No i zupełnie humorystyczna ta scena, kiedy Monia, czyli Maryna Trzcińska, mierzy z pukawki, że no, użyję określenia pana reżysera, do Zośki. Znaczy dziewczyny też miały broń, patrzcie, a wydawało się, że tej broni było jest tak mało. No i wydaje mu rozkazy. A Hanka Zawadzka? Hanka, no skądinąd komendantka Kówca w Śródmieście. Wiecie państwo, my dziękujemy Bogu, że nie dożyła tego filmu. Ta, którą tak pięknie nazwaliście matulą polskich harcerzy, matka Janka Bytnara i Duszka, ale żałujemy, że nie dożyła Hanka Zawadzka. Bo naprawdę, panie reżyserze, mielibyście się państwo wtedy bardzo spyszne, gdyby Hanka dożyła. No i jest ta scena przysięgi. Pan już padło tutaj na ten temat uwagi. Ta scena przysięgi, która jest po prostu parodią. No proszę państwa, przecież patrzymy na tych Niemców w kalesonach, siedzących na pierwszym planie, a na drugim harcerze mamroczą przysięgę. I muszę powiedzieć, że patrząc na tę scenę, ja myślałam ze ściśniętym sercem. No Marcin tutaj miał ściśnięte gardło. Ja nie, ja ze ściśniętym sercem myślałam o tych uczestnikach akcji pod Arsenałem, których znaliśmy. Jeszcze znaliśmy całą szóstkę tych ludzi, którzy mówili z takim wzruszeniem o tych chwilach, kiedy dane im było tę przysięgę składać i powtarzać katechizm Szarych Szeregów. Życie moim Polska cierpiąca i walcząca, wiarą moją Polska zwycięska i triumfująca. Umiem milczeć, umiem walczyć, umiem cierpieć. Moje słowo jest pewne. Na jego straży stoi honor Polaka. I oni byli wierni. Druhnie i druhowie, ta niewielka książeczka zwyciężyła wszystko w ciągu 70 lat. Banicje z czasów stalinowskich, potem wszystkie prądy, najrozmaitsze poglądy. Ja myślę, że ona też zwycięży i przetrwa ten film. A Druh Rosman powiedział, że rocznica akcji pod Arsenałem zawsze będzie wspaniałym świętem braterstwa harcerskiego. Jest i będzie. Państwu wsuć dobrego samopoczucia, także bardzo dziękuję za spotkanie.